Lenka Klimentowa pokazała swój brzuch prawie dwa po porodzie. Jan wprawnie masuje jej bliznę. 1 grudnia 2022 roku Jan Kliment i jego ukochana żona Lenka po raz pierwszy zostali rodzicami. Tancerka przyznała, że Christian Kliment przyszedł na świat dzięki cesarskiemu ciąciu. Choć Lenka potrzebowała czasu do regeneracji organizmu, okazało się, że poszło jej to wyjątkowo szybko. Żona Klimenta zwróciła bowiem na parkiet. W relacji na Instagramie pokazała, jak wygląda jej brzuch niespełna dwa miesiące po narodzinach dziecka. Jan Kliment dzielnie masuje jej bliznę poporodową. Po co to robi? Nie chwalę się tutaj forma życia czy forma poporodowa, bo nie o to chodzi i nie powinno się porównywać. Bo każda, tak jak już kilkakrotnie mówiłam, ma zupełnie inaczej. Natomiast nie ukrywam swojej ogromnej radości, że mogłam i mogę już wrócić do pokazów tanca i powoli do prowadzenia zajec. Przecinek wczoraj, kiedy wyszłam po 7 miesiącach na parkiet przed publicznością. Byłam taka szczęśliwa i przy tancu znów pojawiły się ciarki, napisała Lenka Klimentowa na Instagramie. W niedzielę 22 stycznia, czyli niespełna dwa miesiące po porodzie. Bardzo mi tego brakowało i nie ukrywam, że moje ciało potrzebuje się już ruszać. Bo kiedy tylko siedzę w domu albo poruszam się z pokoju do pokoju, to moje ciało daje o sobie znać i bardziej boli, niż kiedy się ruszam do dala. Lenka Klimentowa urodziła synka Christiana poprzez cesarskie ciecie. Po 2 miesiącach od porodu blizna pooperacyjna nadal jest delikatna. Zgodnie z zaleceniami specjalistów, Lenka powinna ją mobilizować, czyli bardzo delikatnie masować, aby dobrze się goiła, a skóra zbyt mocno nie stwardniała w tym miejscu. Tancerka ma jednak pewne opory. Więc w tej czynności wyręcza jej ukochany masjan mobilizacja blizny, której ja się nie chcę dotykać. Więc ćwiczy mój Janeczek, ale jak tak patrzę, to na filmiku nawet tej blizny nie widać. Ale jeszcze jest. W środę idę sprawdzić, czy wszystko dobrze, napisała i pokazała swój plaski brzuch. Zaledwie 2 miesiące po narodzinach dziecka. To się nazywa szybka regeneracja. Lenka Klimentowa publikuje film z dzieckiem. Internautki nie mają litości. Opowiedziała im obcesowo. Jan Kliment i jego żona Lenka zostali rodzicami. Już pochwalili się synkiem i zdradzili, jak dali mu na imię. Wzruszające im wyznanie żony Klimenta, że jest adoptowana. Zastanawiałam się, co zrobiłam biologicznym rodzicom, ze mnie oddali.